Dobra, do pieca dołożone. Tak w ogóle to cześć, siemanko, dzisiaj z mojej piwnicy. Co tutaj robimy dzisiaj w piwnicy, oprócz palenia w piecu? A właśnie, robię dzisiaj doświetlarkę do roślin. Także pokażę oddechy do dechy, jak to zrobić. Ja to robię akurat w piwnicy, w warunkach takich, w których nie muszę dbać o estetykę. Robię tak, żeby to tylko działało. Wy to możecie sobie zrobić równie dobrze w domu i polecam nawet, że na przykład w bloku, jak mieszkacie, możecie kawałek jakiejś szafki wypróżnić i zrobić to w zwykłej szafce kuchennej, tam gdzie wam to po prostu nie będzie przeszkadzało, gdzie będzie kawałek miejsca. Ja tu stosuję zwykłe stare szafki, takie perelowskie, bo nie dbam tu o estetykę, bo to w końcu jest kotłownia. Daję je pionowo, nie poziomo, tak żeby musiał przemontować zawiasy i drzwi trochę inaczej zamontować. Daję pionowo dlatego, że będę mieć więcej miejsca na wysokość dla wyższych roślin. Normalnie to one powinny być tak zamontowane, ale będą zamontowane właśnie tak jak teraz. Także estetyka mnie nie interesuje, wy możecie sobie to bardziej estetycznie zrobić, ale powiem wam technicznie, jak do tego, jak to zrobić, jak to podłączyć, jakie diody, zasilanie i tak dalej. Także wszystko powiem, szczególnie na końcu odcinka zobaczycie jakieś takie rysunki na kartkach odnośnie podłączeń diod i zasilania. Dobra, przechodzę tutaj do omówienia oświetlenia. Ja już tu coś zacząłem dłubać, także nie patrzcie na mój bałagan. Do oświetlania stosuję różne diody, nazbierało mi się ich trochę przez ostatni czas, także zastosuję różne diody. Takie podstawowe diody, które możecie kupić, to są takie diody 3W, takie oczka. Najlepiej jest kupić, tak jak tutaj są, od razu na radiatorach aluminiowych. Są to takie gwiazdki, to się łamie. O, tak to można po prostu złamać i wyciąga się pojedyncze diody. One są na takich aluminiowych radiatorach. I tu właśnie te diody macie już zainstalowane. Bierzecie kawałek aluminiowej blachy, możecie ją kupić, albo ja ją akurat z czegoś wymontowałem, bo te diody trzeba chłodzić, także na jedną diodę powinno przypadać jakieś taka blacha aluminiowa o boku mniej więcej 5 na 5 cm powiedzmy. I to wystarczy na taką jedną diodę 3W, ale musi być chłodzenie, nie możecie tego przykleić do drewna, także musi to być do jakiejś blachy aluminiowej, może być stalowa, miedziana. W każdym razie, żeby dobrze odprowadzała ciepło. Czym to przyklejać? Ja to przyklejam po prostu poksipolem. Cienka warstwa poksipolu. W 10 minut jest przyklejone, po prostu diodę biorę, odrywam, przyklejam. I tak jak tu właśnie widzicie, już są poprzyklejane, już nawet połączone. Większość diod jest na 3V, także zwracajcie na to uwagę. Te napięcie jest ważne, na końcu filmu jeszcze o tym powiem. Ja je tu łączę na przykład szeregowo. Mam właśnie po 3V diody połączone i jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tu dam kolejne, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I te waty możecie łatwo policzyć, jeżeli to jest 3W, nie? No to już jest 6W, 9W. I w sumie jest 18W na taki... Na takim jednym tym, jeszcze drugi szereg będzie kolejne 18W. Do roślin takich tropikalnych potrzeba tego światła mnóstwo. I tu nie ma co tego światła oszczędzać. Pod koniec, jak już wszystko będzie uruchomione, to powiem, ile tego w sumie jest. W przypadku hodowania na przykład sałaty na kanapkę nie trzeba dużo światła. Wystarczy wam na jedną roślinę sałaty gdzieś około 10W. W przypadku sałaty może to być dowolne światło, albo właśnie takie do roślin, które to jest typowe do roślin światło, takie pomarańczowe, grown LED, albo może to być białe światło, także sałata wam będzie rosła przy każdym świetle. Natomiast rośliny tropikalne, zauważyłem, muszą mieć światło białe albo mieszane, nie? I tu w tym wypadku robię światło mieszane, będzie część światła grown LED i część światła zwykłego białego z tych listewek z diodami LED. Te listewki już mają fabrycznie takie listwy aluminiowe przyklejone i one są wystarczające. Także producent już to tak dopasował. A tutaj sobie po prostu to robię sam. Jakie zasilanie tu stosuję? Ja akurat je łączę szeregowo, więc mam zasilanie około 18-19V. Ja mam zasilanie centralne w domu, bo wszystkie LEDy w domu mam tak zasilane. Na etapie remontu już to zrobiłem. Mam centralny zasilacz, także nie mam zasilaczy w domu. To zasilanie mi tu dociera kabelkami. I ona mi się tu włącza i wyłącza o ustalonej porze, bo mam taki sterownik, który tym steruje, który steruje pompami w centralnym ogrzewaniu, włącza je i wyłącza przy określonych temperaturach i miałem tam jeszcze jeden port wolny, więc sobie podłączyłem tutaj i zaprogramowałem, że się włącza to o godzinie 8 rano, wyłącza o godzinie tam 8.30 czy 9 wieczorem. Także odpoczynek dla roślin też jest bardzo ważny.
Także tutaj takie podstawy są już przygotowane. W waszym wypadku na pewno musi to być zasilacz, jakiś układ czasowy, chyba że będziecie pamiętać o tym, żeby to włączać i wyłączać. Dobra, teraz przechodzę dalej do montażu. Pokażę później, jak tam sobie już coś pomontuję. Tu mam jeszcze dodatkowo takie, akurat miałem takie COB, COB się to pisze, LEDy. To są takie moduły LEDowe, które mają w sobie wiele takich diod razem. I te LEDy właśnie już tu mam zamontowane. I teraz tak, jeżeli chodzi o zasilanie, tak jak już mówiłem, każdy LED jest to 3 V. Ale oczywiście patrzcie, jak producent podaje, jak kupujecie LEDy, bo są też inne. Ale mówię o takich typówkach, to są 3 V na ogół. Więc tutaj mamy połączone te diody szeregowo, więc napięcie się też sumuje. I tutaj mam to na około 18-19 V. Jeżeli napięcie macie trochę za wysokie, możecie sobie je łatwo obniżyć rezystorem jakimś, na przykład 10-20 ohm, ale takim, który ma więcej wat. Ale jeszcze łatwiej jest to obniżyć diodami prostowniczymi, takimi, które możecie wyciągnąć z jakichś, jak rozbijecie na przykład jakiś zasilacz, tam są na ogół 4 diody prostownicze. I łącząc taką diodę w szeregu, ja tu taką jedną diodę wrzuciłem. O, tutaj macie taką właśnie diodę. Także łącząc te diody w szeregu, obniżacie na każdej diodzie napięcie o 0,7 V. Także można sobie obniżyć napięcie, jak macie na przykład zasilacz jakiś tam za mocny, możecie sobie ten napięcie troszeczkę obniżyć, albo jak się wam za bardzo diody grzeją. Do diod tak w domu polecam zasilacz 12 V, wtedy łączymy tych diod ile? 4, bo 4 razy 3 jest 12, więc 4 diody łączymy w szeregu i potem kolejne diody w szeregu, kolejne diody w szeregu i te szeregi łączymy równolegle, nie? Czyli o, tak jak tutaj pokazuję, teraz mamy 1, 2, 3, 4 plus do minusa, plus do minusa, plus do minusa i tak samo by były następne plus do minusa, plus do minusa, plus do minusa. Potem macie na przykład takie zestawy 3, to wszystkie z końców plusy łączycie razem i wszystkie z końców minusy łączycie razem. Na takiej zasadzie to mniej więcej jest. Natomiast tutaj to już jest fabrycznie przez producenta przygotowane. Są to paski 12 V z opornikami. Jest to wszystko dobrane razem z chłodzeniem. Ja przechodzę do dalszej części instalacji. Pokażę, jak już coś zdziałam, to wam pokażę. Także działam dalej. No i co? Doświetlarka już prawie skończona. Zostało mi założyć drzwi, wykleić folią aluminiową. Najlepiej użyć takiej folii, którą się zagrzejniki daje. To jest folia z takim cienkim milimetrowym styropianem. Dużo światła to odbija, więc warto. Mam jeszcze jedną szafkę na dole, będę też ją robił później, ale to będzie mniej więcej to samo co ta górna. Ale tam zrobię tak, że będę miał półkę i będę mógł regulować wysokość, głównie z powodu na przykład warzyw. Sałatę można hodować, pietruszkę i tak sobie kombinować, jakąś cebulę. Także jest to fajne takie miejsce do takich świeżych warzyw na kanapkę. Co do światła, no mam go teraz 3-krotnie więcej. Wcześniej mierzyłem taką aplikacją do mierzenia luksów, to na wysokości 10 cm pod LEDami było 1000, tam kilkaset luksów, teraz jest 6000 z hakiem. Więc wzrosła ta ilość światła 3-krotnie. A jeszcze coś nawet LEDów dokleję. Około 10 tysięcy luksów na wysokości 10 cm pod LEDami, tak średnio statystycznie, mierząc właśnie tą aplikacją akurat na moim telefonie, bo różne telefony mogłem różnie mierzyć, to byłoby tyle samo co w szklarni, nie w słońce, ale w takim, powiedzmy sobie, pół cieniu albo jak trochę chmur jest na niebie. To w szklarni wtedy jest około 10 tysięcy luksów, a w pełnym słońcu, w takiej lampie, jest 60 tysięcy luksów. Mierząc właśnie na tej aplikacji, mam porównanie tylko do swojego telefonu i do tej aplikacji. Także nie jest tak źle. Trochę to przypomina światło słoneczne. Jest one zmieszane, są różne widma światła, także jest i grown LED, i białe LEDy. Różne rodzaje LEDów, więc trochę to światło, to widmo jest wymieszane. No a co do roślin, popatrzcie jaka różnica. Te papaje były w tej starej doświetlarce, gdzie było właśnie mało światła, 1500 luksów. I dużo lepiej wyglądają od papai, które miałem na parapecie. Te papaje mają sztywne liście. Co prawda te główki są małe i zwarte, ale one rosną i prawdopodobnie do wiosny dociągną. Natomiast ta papaja, którą tu mamy po środku, to jest i tak najlepsza papaja, która była na południowym oknie. Pozostałe dwie obciąłem, bo zupełnie straciły liście. Mam nadzieję, że wypuszczą jakieś boczne odrosty. No a tu mam jackfruta, który ledwo kuleje,
bo przyleciał z Tajlandii niemalże zupełnie suchy. Jest jeszcze pod butelką, żeby trochę miał wilgoci. No i warto też w takiej szafce dać jakieś podstawki, żeby się wam woda nie lała. To też jest ważne. No nic, to by było wszystko. Teraz zabieram się za zakładanie właśnie tych drzwiczek, zakończenie, bo już dzisiaj nie mam czasu więcej. I jeszcze wam coś na koniec powiem o łączeniu tych LEDów. Jak je łączyć, jak zasilić. Jeżeli się ktoś po prostu na tym tak specjalnie nie zna, a ma jakąś smykałkę do lutowania, do konstruowania, to da sobie spokojnie rady. No i minęły kolejne dwa tygodnie, doświetlarka jest już praktycznie gotowa. Jest dwupiętrowa, jest dolne piętro i górne. Ja tu dałem szafki, tak jak już mówiłem poprzednio, w poprzek, 90 stopni obrócone są, czyli drzwi otwierają się na dół i do góry, ale wy robicie jak chcecie. Mi tak było wygodniej, bo inaczej by się nie zmieściło, ale też rośliny mam wyższe. Do sałaty nie jest to potrzebne. Środek wyklejony odbłośnikiem. Jest to taki zwykły odbłośnik na steropianie. Pamiętajcie, że jak go będziecie kleić, to użyjcie kleju na bazie wody, bo rozpuszczalnik wam rozpuści steropian. Wykleiłem też drzwiczki. Oczywiście te górne, bo te dolne nie trzeba. Tam nie ma światła za bardzo. Tu mam dwie pary półek. Dolna półka już prawie na samym dole. Tu są doniczki wyższych roślin. Górna półka na rośliny, które są krótsze i potrzebują być wyżej. Tu jest wycięty otwór w tej półce. Także trzyma się tu na jednym kołku, tam na dwóch. I tutaj otwór na przelot. Także te rośliny sobie przechodzą z dołu. Właśnie tak. Napakowałem ich tu trochę, tak żeby miejsce wykorzystać do maksimum. Co ja tutaj mam? Sałatę, ja już sałatę kiedyś pokazywałem w poprzedniej doświetlarce, także możecie sobie odnaleźć mój film. Wpiszcie doświetlanie roślin UKD, to znajdziecie na pewno. Sałata taka bujnie rośnie, jest to sałata zwykła z marketu, którą kupuje się w takiej doniczce. Tam na ogół są trzy sadzonki, rozsadzam. Wczoraj rozsadzałem właśnie. Z tej sałaty uzyskacie 5, 6, 7 razy więcej liści niż jakbyście ją od razu skonsumowali. Ona będzie cały czas rosła. Można też wysiać sałatę, choć nie rośnie tak szybko jak normalnie na zewnątrz czy w jakimś tunelu foliowym, ale jakoś tam przyzwoicie. Tego światła teraz jest raz więcej niż w zeszłym roku, także jestem zadowolony, jest od razu efekt. Co ja tu jeszcze mam? Mam tutaj bananowca z tyłu. Jest to Roy Wee, taka bardzo, bardzo rzadka odmiana, sprowadzona z Tajlandii. Wrzuciłem go tutaj, bo trochę zaczął marnieć na oknie, a nie chcę ryzykować, trochę za niego dałem kasiury. Tutaj mamy drugiego bananowca, tego bliżej, Gate. Jest to taka odmiana akuminity. Bananowca akuminita, tylko że jest on trochę zmodyfikowany. Nie wiem, jak oni to tam robią u siebie, czy to jest jakoś genetycznie, czy to jest jakoś tam przez rozsady, przez zapylania i tak dalej. W każdym razie jest to taki następca akumunity, który ma być bardziej odporny i lepszy. Mało jest na ten temat, więc zobaczymy, co z tego po prostu wyrośnie. Tam mam kolejnego banana, którego ratuję, bo tak trochę malutki jest i umierał. Co dalej? Tutaj taka mała papajka, kolejne drzewko, tutaj mamy głowę różową, które ukorzeniałem, trochę mi padały, ale tutaj proszę bardzo, od razu liście, po dwóch tygodniach, trzech prawie tygodniach od razu liście dostały, tu tak samo mała głowa, która już padała, też od razu dostaje liście, także w takiej doświetlarce rośliny czują się jak na zewnątrz. Oprócz tego mam tutaj karambolę, ta była tutaj dłużej, ta jest dopiero od dwóch tygodni, bo mi straciła wszystkie liście na parapecie. Także na parapecie karamboli nie da się przechować. Tu jest kolejna większa karambola, te kijki z tyłu. One też wszystkie liście potraciły, obciąłam ją, mam nadzieję, że puści. Także karambola i parapet, południowe okno, niestety nie sprawdza się, to jest to roślina typowo, tak jak papaja, ona musi mieć cały czas sezon. Z tyłu co mamy? Wanilia. Jest to wanilia. Trochę mi zaczęła żółknąć, marnieć na parapecie. Też ją tutaj wsadziłem. Idzie tam aż od samego dołu. No i tyle. Jeżeli chodzi o górę, to by było tyle. Mam też dolną część, którą dopiero sobie urządzę. Tutaj są papajki. Właśnie przed chwilą je obciąłem. Zaraz wytłumaczę dlaczego. I kolejne sadzonki karamboli. Jutro tu przyjdzie trochę roślin ze szklarni, którym przydałoby się doświetlanie, którym przydałby się szybszy start przed wiosną. No i takie, które mi nie przerosną wysokości doświetlarki. Mam tu jeszcze miejsce, bo półka jest w połowie wysokości, także pod spodem jeszcze jest miejsce.
No i tak to wygląda. Dolna część ma trochę mniej LEDów, ale i tak jest więcej niż w zeszłym roku. Także ta dolna część zużywa kilkanaście wat, ta górna zużywa niecałe 20. Mierzyłem to około 20 wat górna część, czyli razem powiedzmy niech będzie te 30 parę wat. Możecie sobie policzyć. Wiadomo, że to się nie świeci non-stop. Ja to mam na czasówce włączone od godziny 7.30 bodajże do 20 tam któreś. Także świeci się jakieś 2/5 dnia, 3/5 dnia. Trochę więcej niż pół doby. No i to powinno wystarczyć. Oczywiście musicie jakąś czasówkę dać, bo nie może się świecić cały czas. Rośliny muszą mieć odpoczynek. Gdybyście doświetlali je non-stop, to zaczną wam obumierać. Także każda roślina musi mieć trochę spoczynku i dużo światła. Co chciałem powiedzieć o papajach? No generalnie papaję przycinam. Tutaj mamy taką mniejszą. Ale popatrzcie, tu zrobiłem eksperyment 2 tygodnie temu i papaja ładnie po przycięciu wypuściła nowy odrost. Także tniemy zaraz nad byłym liściem, jakimkolwiek, można obciąć bardzo nisko i papaja prawie na pewno, właściwie to na pewno, jeżeli jest zdrowa roślina, to wypuści nam nową gałązkę. Tak samo jest tam z tyłu, nie wiem czy widać, widać. Także to jest taka metoda na skrócenie papaji, jeżeli się nie mieści, można ją mocno skrócić. Poza tym zauważyłem, że papaja właśnie tak skrócona lepiej dostosowuje się do światła z doświetlarki. Tamte korony liściowe rosły tak kiepsko, nie mogły się przystosować, bo były na zewnątrz, natomiast tutaj od razu te liście są trochę takie bardziej żywe i świetnie sobie radzi w doświetlarce. Także teraz już by było chyba na tyle. A jeszcze jedna rzecz, nie wyrzucajcie liści z papai, jeżeli macie, obcinacie, czy tam liście obcinacie. Są bardzo, bardzo dobre po wysuszeniu jako napar. Jest to dobry napar na przemianę materii i tak. I kolejne kilka dni później. Sałata już trochę podrosła. Popatrzcie, Rojui jak wystrzelił. Wypuścił gigantycznego liścia. Za niedługo będzie musiał stąd wyjść. No i tak na koniec pokażę taki mały schemacik, omówię podłączenie tych diod, jeżeli to kogoś interesuje. Wystarczy umieć trzymać lutownicę w ręce i myślę, że sobie poradzicie. Te diody, takie małe, okrągłe oczka, które miałem, to ja je kupowałem od razu na aluminiowych podstawkach i tak najlepiej robić, bo nie musicie wtedy lutować do tych aluminiowych podstawek. Aluminiowe podstawki kleimy klejem, na przykład poxipolem, bezpośrednio do płyty aluminiowej. Tutaj symbolizują te diody właśnie te oczka, to są właśnie te, które ja mam w tym takim kolorze, takim różowym. To są te grown LED typowe dla roślin. I taki radiator, ta podstawa aluminiowa, na której to kleimy, powinna mieć powierzchnię na każdą diodę około 3, może 4 na 4 cm. W przypadku diody tej COP, tej dużej takiej, którą miałem takie białe sztuki, to myślę, że tak 6 na 6 cm powinno wystarczyć, czy 8 na 8. Ważne jest to, że jak włączycie to wszystko, to ta płyta w czasie pracy powinna być w dotyku na tyle chłodna, żeby można było ją cały czas dotykać ręką. Trzymać na niej po prostu na przykład dłoń. Jeżeli jest zbyt gorąca i nie możecie wytrzymać z dłonią, to znaczy się, że albo macie za wysokie zasilanie na diodach, albo jest ich za dużo na zbyt małym kawałku aluminium. Jeżeli chodzi o podłączenia, to tu dam właśnie przykład. Są to te małe okrągłe oczka. Łączymy je szeregowo, czyli plus z minusem, plus z minusem, plus z minusem. Razem każda ma 3 V, daje to 12 V, więc nie trzeba tu żadnych oporników, niczego stosować. Podłączamy bezpośrednio do zasilacza. Po drodze sobie możemy dać układ czasowy, który nam będzie odłączał zasilanie. Tak mniej więcej pół na pół, 12 godzin na 12 godzin. Dla roślin to nie ma znaczenia, bo one na zegarek nie patrzą. Chodzi o to, żeby mniej więcej było trochę nocy, trochę dnia, nie ma to znaczenia. Dla was może to mieć znaczenie, że jak otwieracie szafkę w dzień, to chcecie mieć tam światło, żeby te rośliny było widać, więc jakiś układ czasowy na bazie zegara jakiegoś byłby tu wskazany. Zasilacz proponuje stosować impulsowy. Transformatorowe mają z reguły zbyt duże odchyłki napięć i mogą nam właśnie grzać diody. I zasilacze impulsowe dodatkowo mają regulację napięcia, więc można w takich lepszych zasilaczach to napięcie sobie o 1 lub 2 V do góry podnieść albo w dół w razie potrzeby. Tu jeszcze podałem przykład zamontowania diody COP. Te diody zawierają w sobie wiele diod świecących naraz.
Ja tam zastosowałem takie białe kostki, właśnie to są te diody COB. I one na ogół nie są na 12 V, tylko na 11, coś. Są też oczywiście na wyższe napięcia, ale szukamy takich, które nam napięciowo odpowiadają. I żeby obniżyć napięcie, wrzucamy szeregowo, tak jak ja tu narysowałem, diodę zwykłą prostowniczą. To są takie diody 1N4007 bodajże, taki symbol mają. I taka dioda prostownicza nam obniża zawsze napięcie o 0,7 V. Jeżeli wrzucimy dwie, no to o 1,4, 3 o 2,1 i tak dalej sobie to leci, więc można sobie śmiało takimi diodami napięcie obniżać. Ale dla pewności zawsze na zaciskach diody w czasie jej pracy można miernikiem zmierzyć, ile tam napięcia dociera. Także powinno być napięcie tak, jak podaje producent, z tym, że często producenci zawyżają te napięcia, żeby podnieść moc diody. Podają od do, więc bierzemy tą wartość raczej od, tą najniższą, i to jest taka wartość, która powinna być właściwa dla diody, bo jeżeli damy jej więcej napięcia, to ona będzie trochę mocniej świecić, ale trzy razy bardziej będzie się grzać, czyli ta energia pójdzie w ciepło i skróci to też żywotność samej diody. To by było chyba na tyle. Wyjaśniłem tutaj wszystko, co jest potrzebne. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Pokażę, co tam się w doświetlarce dzieje, bo tam te rośliny bardzo szybko rosną i bardzo dużo zmian jest. To jest tak jak w lecie. Jeżeli Wam się odcinek podobał, uznajcie go za przydatny, to dajcie łapę w górę, powiększy to nasze zasięgi. A z drugiej strony, jeżeli oglądacie mnie po raz pierwszy, to kliknijcie sobie subskrypcję, dzwoneczek obok, tak żeby się Wam przypominało o następnych odcinkach. Dzięki za uwagę, cześć i do następnego razu. Hej!